Ciao a tutti, witajcie mangiarełeczki. Ciao a tutti. Słuchajcie, pizza. Pizza nam się kojarzy z pizzą margheritą albo napolitańską. Alessandro, che pizza ti piace? Pizza napoletana. Napolitana. Ale ja przełamię reguły i zrobię pizzę. Pizzę z owocami. Ale przepis wzięłam skąd? Właśnie, wzięłam z kanału Słodki Smak Pasji. To jest przepis Klaudii i chciałam Wam powiedzieć, że Klaudia od niedawna jest na YouTubie, ma ten kanał, robi przepyszne ciasta, deserki, kremy. A dlaczego? Dlatego, że to jest jej pasją i jest jej zawodem. Jest z zawodu cukiernikiem, ale dzieli się z nami tymi wspaniałymi przepisami. No i postanowiłam zrobić jej przepis. Na dole dam link na jej kanał i Wy zaglądajcie do niej. No co, zabieramy się do przepisu. Do przygotowania ciasta na pizzę potrzebne jest nam 250 g mąki, 10 g drożdży świeżych, łyżka masła, temperatura pokojowa, łyżka miodu i 150 ml letniego mleka. Do mleka wrzucamy nasze drożdże. Musimy to ładnie zamieszać. I teraz wlejemy nasz miód. Drożdże już mamy rozpuszczone. Wlewamy do naszej mąki. Zamieszamy i dodajemy nasze masło. To wszystko pięknie wyrabiamy. Słuchajcie, ciasto wyrabiam ręcznie 10 minut, możecie wyrabiać też w robocie, no to mniej pracy. Położyć do miski na 40 minut w ciepłe miejsce, tak żeby podwoiło naszą objętość. I tak wygląda wyrośnięte ciasto. Teraz go przełożymy na stolnicę. Zobaczcie, jak jest mięciutkie, lekko go zarobię. Ok, i teraz położymy tutaj do miski jeszcze i przykryjemy jeszcze, niech nam troszkę podrośnie. A teraz zabieramy się za naszą masę do naszej pizzy. Tu mam 100 g serka mascarpone. Dodajemy do tego jedno żółtko. Tutaj mam łyżkę skrobi kukurydzianej i skórka otarta z pół cytryny. Pamiętajmy, że cytryna ma być biologiczna, a jak nie biologiczna, to możemy, jak nie mamy, to bierzemy po prostu zapach cytrynowy. I to wszystko ucieramy. Tak mamy utartą masę i przygotujemy sobie teraz owoce na naszą pizzę. Rosło, teraz go rozwałkuję, dam na taką właśnie brytwankę. Piekarnik nastawiamy na 240 stopni, funkcja góra-dół. Owoce mam gotowe, masa jest gotowa. Sama moja średnicy 34 cm. Taką pizzę przekładamy na wytwankę. Ok, zobaczcie, jak fajnie. I teraz położymy naszą masę. Pizzę zrobimy takie właśnie. Ja zrobię takie, o, można taki brzeg.
Taką pizzę wstawiamy do piekarnika właśnie nagrzanego na 240 stopni, funkcja góra-dół. Pieczemy około 12 minut, ale każdy piekarnik inaczej piecze, musimy sprawdzać. Pizzę wstawiam do piekarnika na środkową półkę. Tak wygląda pizza po 12 minutach. No i co, Aleksandro, wziąłeś pizzę? To jest pizza z kanału Słodki Smak Pasji. Róbcie całe wakacje, macie pełno owoców. I mówimy Wam już, jak smakuje. Aleksandro? Ale. Miam, miam. No to buone. Ale dobra, ja pierdzielę. Muszę popić jak zwykle. Słuchajcie, link na kanał Klaudii, Słodki Smak Pasji na dole. Zaglądajcie do niej, subskrybujcie. Zaglądajcie do mnie też. Powiem Aleksandro. Molto buona, si. Dobre. Italiano mówi bardzo dobra. To co? Buon appetito! Buon ciao appetito. A tutti! Ciao!